Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję tutaj gościnnym władzom Akademii Wychowania Fizycznego za przytulenie nas na dzisiejsze popołudnie. Ja się nazywam Roman Bielecki, ja jestem dominikaninem i ci z Państwa, którzy na przykład mnie nie znają, nie powinni być zdziwieni, rzeczywiście jestem księdzem, to nie jest przebranie, w przeciwieństwie do Lorda Vadera, który jest przebraniem, ale ta akcja jest oczywiście... Tak. Ja powiem zupełnie poważnie, bo oczywiście na początku to jest tylko taka drobna reklama. Proszę przy wyjściu, jak będziecie wychodzić, zerknąć na kartkę, którą Lord Vader ma, ewentualnie wziąć ulotkę, którą Lord Vader ma. To jest bardzo sensowna i mądra akcja Stowarzyszenia Nataki Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. W masce jest bardzo gorąco. I to jest takie hasło przewodnie. Resztę wytłumaczyłby Wam Lord Vader, jak weźmiecie ulotkę, bądź wejdziecie na stronę Stowarzyszenia Natak. Koniec reklamy. Pomóżcie, bo to myślę rzecz, którą możemy zrobić niewiele, a dzieci niepełnosprawne dzięki temu mogą pojechać na wakacje. Dobrze. Witam w imieniu miesięcznika W Drodze, miesięcznika wydawanego od 40 lat przez poznańskich dominikanów. Miesięcznika, który w zeszłym roku obchodził swoje 40-lecie i ten baner jest nie bez powodu, to tak to właśnie wygląda. Można teraz robić zdjęcia, tutaj zwłaszcza Pan, tak? Wszyscy. Powtarzam to od 9 miesięcy, ponieważ od 9 miesięcy próbujemy robić takie spotkania w różnych częściach Poznania, poświęcone tym urodzinom 40, bo nikt nie lubi, zawsze to powtarzam, obchodzić urodzin jednego dnia, tylko lubi przez cały rok. W związku z tym zapraszamy na comiesięczne spotkanie różne osoby, które na łamach miesięcznika W Drodze się pojawiały. Państwo sobie mogą zobaczyć, ci, którzy nie wiedzą, wejść na stronę miesięcznik.wdrodze.pl i tam pooglądać, o co chodzi, jak to wygląda, ewentualnie pobrać darmowe numery bądź na swoje czytniki, bądź w ogóle na swoje komputery, jak kto woli. Proszę zaglądać, proszę nas polubić na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Bardzo zachęcam. I to jest tyle reklamy. Ewentualnie można wziąć jeszcze ulotki, które są przed wyjściem z auli, to wszystko w porządku, to one są do wzięcia. I tyle, bo jak powiedziałem, no, mimo że jestem gadułą, to zaprosiliśmy dzisiaj osobę, która mówi znacznie szybciej niż ja, znacznie więcej niż ja. No i po to, żeśmy przyszli, żeby posłuchać tego słynnego głosu. W końcu ten głos nas zgromadził i ten głos znamy. To jest bardzo ciekawe zawsze z dziennikarzami radiowymi i to zaraz Państwo zobaczą, gdy głos się ujawni, że to jest zupełnie inny człowiek. Zupełnie inny człowiek. Pierwszy raz, gdy spotkałem naszego gościa dzisiejszego, miałem takie wrażenie, dlaczego nie mówi tak szybko? I dlaczego mówi tak normalnie? I dlaczego w ogóle nie ma tylu barokowych porównań? Ale może dzisiaj się da pokusić i skusić przynajmniej na niektóre swoje. Jak Państwo widzieli, była to taka czarna walizka. Może ktoś z Państwa zada to pytanie, bo ja już zadałem, ale może ktoś z sali zada i może się gość ośmieli. Po co tą walizkę przywiózł? W tej walizce są jakieś rzeczy, które są na to spotkanie. Gdyż gość nie nocuje, tylko przywiózł coś specjalnie na to spotkanie. W ogóle miał być prawnikiem, w ogóle został prawnikiem i to nas łączy. Skończył prawo i aplikację sędziowską. Gdyby ktoś miał ochotę zapytać go o rzeczy związane z prawem, myślę, że niektóre będzie jeszcze pamiętał, przynajmniej, że istnieje kodeks jakiś. No ale oczywiście znamy go jako absolutnie niezwykłego komentatora i sprawozdawcę sportowego i bardzo się cieszymy, że to pół dnia poświęcił dla nas. Pan Tomasz Zimoch, gorące oklaski. Umówiliśmy się tak, że na początku będzie kilkaset tysięcy słów od pana Tomasza, a potem ewentualne różne pytania z sali, które mam nadzieję się pojawią. O tyle jesteśmy ograniczeni, że o godzinie 20 musimy opuścić ten budynek, przynajmniej pan Tomasz, ponieważ o 20.30 miał pociąg do swojego domu, a nie chcielibyśmy rozbijać jego życia rodzinnego. Tak. No i to chyba tyle z mojej strony. Resztę to już mikrofon, w końcu narzędzie pracy pana Tomasza. Pozwolicie Państwo, że ja usiądę, dobrze? I czy mogę zdjąć, bo jednak jest tutaj gorąco, to będę tak się czuł. Panie pozwalają, no to już to robię. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Na te słowa ojca Romana nie zasłużyłem. Ja jestem tylko żuczek, normalny facet, który wykonuje zawód. Ktoś tutaj tak zakręcił, który wykonuje zawód, który lubi, może nawet wręcz kocha, który cieszy się pracą każdego dnia, który miał pewnie trochę szczęścia, że gdzieś te takie drogi, by spełniły się marzenia, one się gdzieś zeszły. Ale ponieważ jest tutaj tylko
grono ludzi młodych, to chciałem jednocześnie powiedzieć, że jak się o czymś marzy, coś chce się w życiu robić, to ja chcę was przekonać o tym, że w moim przypadku tak dokładnie było, bo ja o tym zawodzie marzyłem. Ja zakochałem się w sporcie, będąc dzieckiem. Kochałem radio już w domu rodzinnym. Później gdzieś ta miłość rozwinęła się bardzo bujnie na studiach, kiedy rozpocząłem przygodę w radiu studenckim. No a później to nabrało takiego innego też tempa, współpraca z rozgłośnią radiową. No a później praca w redakcji sportowej Polskiego Radia w Warszawie. Rzeczywiście skończyłem prawo, z tym, że jak obroniłem pracę magisterską, to nie pojechałem. Pewnie teraz, jakbym skończył, czy niedługo miał bronić pracę magisterską, to pojechałbym na wakacje, a wtedy następnego dnia podpisałem umowę o pracę i następnego dnia po obronie pracy magisterskiej rozpocząłem już zawodową, etatową pracę właśnie w Polskim Radiu. Proszę Państwa, ja mam tremę. Ja nie umiem mówić, więc może nie wiem, jaką formę to spotkanie ma przybrać, przybierze. Może forma... No właśnie pan tu już chce zadawać pytania, to może... No bo co ja będę mówił o sobie, prawda? No, mógłbym zacząć opowiadać... Może miałem trudne dzieciństwo, bo do szkoły chodziłem pod górkę, bo tak rzeczywiście było. Było to największe wzniesienie w Łodzi, bo Łódź jest moim miastem rodzinnym. Właśnie na szczycie tego wzniesienia, prawie tam 300 metrów, niecałe 300 metrów ponad poziomem morza była szkoła. No i jak ktoś mówi o trudnym dzieciństwie, to ja zawsze potwierdzam, tak, bo ja miałem do szkoły pod górkę. No ale to nieciekawe, co tam się przydarzyło przez to moje życie. Może w formie pytań, chyba że chcecie, żebym o czymś opowiedział, to wtedy oczywiście to zrobię. Ja oczywiście zadam kilka pierwszych, bo w końcu no, trochę tak jest, że ja tych pytań w głowie mam. Bo to jest rzecz, którą przecież wielu z nas ma w głowie i w końcu też z tego cię trochę znamy. Tych tysięcy różnych porównań, które wykorzystujesz w swoich relacjach sportowych. To pytanie jest moje, to zawsze mnie tak intrygowało. Skąd ty to wszystko bierzesz? Skąd ci się bierze to, że Otylia Jędrzejczak jest jak wielki motyl, a Adam Małysz jest zwinny jak baletmistrz i tak dalej, a Justyna Kowalczyk ma grać Chopina, jest Chopin Konrad. No, wybacz, no jednak wszyscy tak nie mówią. Myślałem, że ojciec Roman nie zada mi tego pytania, bo właściwie to ja byłbym bardziej ciekaw, skąd ojciec bierze pomysły na te wspaniałe kazania. Że pół Poznania przyjeżdża na te słynne msze, które odprawia ojciec Roman. Skąd to z życia? Proszę Państwa, to jest z życia. Tak jak teraz siedzę i jak patrzę na tę salę, to też gdzieś w głowie od razu mi chodzi, jakbym tę salę opisał. No, może zrobimy takie ćwiczenie. Dwie osoby na ochotnika. To już jedna? Jedna i druga. No to muszę gdzieś z innej strony sali. Tam pan siedzi w kraciastej koszuli. Nie? Pan nie? Pan może. Dobra. To pan na ochotnika, to na chwilę pan opuści tę salę, dobra? A pana poprosimy tutaj do nas. Nic to panu nie zginie, niech się pan nie martwi. Tak. Ojciec Roman zgodzi się na chwilę ten mikrofon dać koledze. No i proszę sobie wyobrazić. Proszę sobie wyobrazić następującą sytuację. To będzie takie ćwiczenie dla kolegi. Dostał kolega mikrofon do ręki. Jest sprawozdawcą radiowym, komentatorem. Proszę opowiedzieć, gdzie jesteśmy? Jak ta sala wygląda? Obecnie. Ale momencik. Dobra. Jak ta sala wygląda? Jak ją opisać, ale tak, żeby osoba, która słucha w tej chwili radia,
żeby ona poczuła dokładnie to miejsce, żeby ona poczuła się tak, że tutaj jest, że ona dokładnie widzi, jak ta sala wygląda, jaki tu jest nastrój, co tutaj się dzieje. A najlepiej wyobrazić to sobie, że mówimy do osoby niewidomej, bo niewidomi, niedowidzący, a jest ich w Polsce ponad 1 000 000, to najwdzięczniejsi słuchacze radiowi. To są osoby, dla których radio jest autentycznie oknem na świat. No i zobaczymy, jak kolega sobie poradzi. Ojejku. A jak pan zaczyna zwykle? Taki, chociaż takie pierwsze zdanie, żebym wiedział, jak zacząć. To można sobie napisać. Aha, no dobra. Będzie łatwiej. No właśnie, to takie proste nie jest. A hejtować to się pewnie hejtuje. A hejtować to się hejtuje. I tam pewnie komentarze. No, w sumie to tak. No, śmiało, śmiało. Drodzy Państwo, tylko mówimy mniej więcej minut. Mniej więcej minut. Proszę Państwa, znajdujemy się na uczelni poznańskiej AWF Poznań. Proszę Państwa, znajdujemy się właśnie w tej pięknej, klimatyzowanej sali. Szerokość około 40 metrów na 12. Wszyscy ładnie ubrani. Proszę Państwa, piękne, eleganckie kobiety w pięknych tutaj toaletach. Tutaj, proszę bardzo, panowie w koszulach, znajdujemy się w pięknej sali. Tutaj widzimy sklepienia markowe. Widzimy oświetlenie wzrodem ze średniowiecza. Obok mnie Tomasz Zimoch. W spokoju słucham mojego komentarza. Tutaj widzę pan nakrywa. Obok mnie stoi ksiądz. Jeszcze widzę tam Darth Vader właśnie ściągnął swoją maskę i zachęca do reklamowania. Właśnie się zasłania. Proszę Państwa, co się tutaj dzieje? Właściwie to nic się nie dzieje, jest bardzo statycznie. Ale zaraz ludzie pewnie staną z miejsc, zaraz pewnie zaczną klaskać. Już widzę, jak ludzie u góry klaszczą. Widzę to. Widzę, jak ludzie u góry klaszczą. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Nie wiecie, ludzie stają z miejsc. Pan w białej koszulce z krzem. Pani również w różowej sukience. Pan również w koszuli w niebiesko-białe paski drwanie. Widzę go, jak flaga Grecji pięknie powiewa. Pięknie powiewa na tym maszcie, jakim się nazywa Uczelnia Poznańska AWF. W sumie jest nawet spokojnie. Widzę, jak lewy sektor zaczyna klaskać. Lewy sektor klaszcze. Proszę Państwa, tutaj się dzieje. Lewy sektor klaszcze, proszę Państwa. Środkowy się aktualnie uspokoił. Proszę prawo, proszę po mojej prawej stronie, prawy sektor zaczyna klaskać. I już to widzę, jak klaszcze, proszę Państwa, klaszczą. Czy Państwo to widzą? Czy Państwo to widzą? Widzicie to Państwo? I teraz, proszę bardzo, jeszcze ostatni środkowy sektor. Proszę bardzo, klaszczemy. Tak jest! Końcówka, dziękuję Państwu bardzo, to był Marcin Grębowski. No dobrze, to Panu dziękujemy, za chwilę sobie omówimy, a poprosimy, jakby Pan mógł poprosić tego Pana, który jest tam na korytarzu. Nie, Pan już niech zostanie, to nie ma znaczenia. To zadanie jest dla Pana. Jest Pan przez 60 sekund komentatorem, sprawozdawcą radiowym i Pana zadanie jest takie, żeby Pan opisał miejsce, gdzie Pan jest, co Pan widzi, jak ta sala wygląda, tak żeby słuchacz wiedział albo poczuł się... Tak, proszę bardzo. Dobry. Przedstawię się, ale proszę nie nagrywać, mam prośbę. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. No dobrze, no i co z tego wynika teraz? No właśnie, co z tego wynika? Proszę zwrócić uwagę, jak ktoś z Państwa zamknął oczy, to dwa absolutnie inne sposoby komentowania czy opowiedzenia tego, co widzę, gdzie się znajduję, jak rozpoczynam ewentualnie taką wstawkę dźwiękową. Okazuje się, że nie jest to wcale takie łatwe, prawda, proszę Pana? Bo gdyby tak wycisnąć z tego, co Pan powiedział, to ja nadal bym nie wiedział, jak ta sala wygląda, jaki kolor tu dominuje, jakie tu jest światło, jak ta sala jest zbudowana, prawda? Ja to daję taki przykład, bo
tak należałoby opisać miejsce, gdzie za chwilę rozpocznie się mecz, czy jakaś walka, czy konkurs ze skoków narciarskich. Na tym to właśnie polega, wracając do pytania ojca Romana. Ja muszę szukać czegoś takiego, co podziała na wyobraźnię słuchacza. Ja mam taki styl, od lat tak mnie uczono, tak moi mistrzowie mi przekazywali pewne wartości i zasady pracy dziennikarskiej. Ja dlatego teraz nawet jak obserwuję Państwa, to też gdzieś mi przelatuje myśl, o ja bym opisał Panią tutaj, która siedzi w okularach, prawda? Jakbym opisał Pana, co jest charakterystyczne. I to robię w swojej pracy. Wszyscy wiemy, jak wygląda Adam Małysz, ale przecież on też przez 10 lat się zmieniał, dlatego w roku 2001, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata, mówiłem, że wygląda w tym kombinezonie jak w garniturku, gdyby szedł do pierwszej Komunii Świętej. A kiedy kończył karierę w Vancouver, to przypomniałem sobie właśnie tamte określenie. Powiedziałem, że to już nie jest Adam Małysz i nie garniturek do Komunii, tylko to jest kombinezon, który przypomina właściwie frak Pana Młodego, czy frak weselny. Dlatego ciągle w głowie, jak jechałem tutaj nawet, czy szedłem ulicami Poznania, to też sobie myślę, jak właśnie opisać domy, jak opisać to, co widzę. No taki już jestem. I dlatego także i w swojej pracy zawodowej, w transmisjach też tego ciągle szukam. Skąd niektóre określenia? Ja już powiedziałem z życia. Przed wyjazdem do Soczi pewnej nocy nie mogliśmy spać się w domu, włączyliśmy telewizor, zaczęliśmy oglądać świetny, przyrodniczy film o migracji sardyny. Kapitalny film, polecam Państwu, to jest produkcja BBC. Świetne zdjęcia, piękny opis, komentarz do tego, no naprawdę film znakomity. I pokazana była w skrócie migracja sardynek, a jednocześnie walka świata morza, delfiny, rekiny, które, jak się okazuje, tym sardynkom bardzo przeszkadzają. Wypychanie z głębin blisko powierzchni wody, a tam walka ptaków, rybitwy, głuptaków, dziobaków, z tego co pamiętam. I zapamiętałem właśnie, jak fantastycznie te sardynki wypychane właśnie przez delfiny i rekiny z głębin szybują rybitwy. I ponieważ Kamil Stoch, on pięknie skaczą, fruwa fantastycznie. Według mnie to jest w tej chwili najpiękniej skaczący zawodnik, świetnie technicznie. On tak zastyga w powietrzu, jak ten głuptak, czyli ta jedna z rybitw, która leciała z góry po te sardynki wypychane z głębin morza. I to mi się wtedy skojarzyło. To jest chwila. Ja nie mam czasu na to, żeby sobie coś napisać. Ja nie jestem dziennikarzem prasowym, który może to wszystko opisać później, którym w swoim laptopie ma taki przycisk jak Backspace, on to może likwidować, na nowo pisać. On później wiele rzeczy wie od samego zawodnika. Ja to wszystko opisuję, to co widzę. Dlatego skojarzyło mi się to z tymi sardynkami, z tą rybitwą. Gdzieś tam o tych sardynkach wypychanych z głębin morza w tej transmisji powiedziałem. Podobnie było z Adamem Małyszem 4 lata wcześniej, czyli przed igrzyskami w Vancouver. Ja kilka dni przed wyjazdem jechałem samochodem i słuchałem reportażu. Reportaż był o krogulcach. Te ptaki, do tej pory znałem tylko nazwę tego ptaka, nic więcej nie wiedziałem. O tyle jeszcze ciekawe, że bohaterem tej audycji był ornitolog, który na nazwisko miał krogulec. I może dlatego to się tak wyryło w pamięci. Z tej audycji dowiedziałem się, jak krogulec lata, jak szybko, jak dostojnie fruwa, w jaki sposób zdobywa pożywienie. Jak Małysz wybił się z progu w Vancouver, to też skojarzenie, ułamek sekundy, właśnie, że leci jak krogulec. A kiedy wylądował w tym konkursie, skoczył bardzo daleko, pięknie, kiedy usłyszałem odgłos nart, kto był na zawodach w skokach narciarskich i wie, jaką siłę, także siłę, jeśli chodzi o hałas, o odgłos, dają narty zawodnika po wylądowaniu, to wie, o czym mówię.
I wtedy sobie przypomniałem to, co kilka dni wcześniej w Vancouver, w tym samym miejscu, gdzie ta skocznia była, ale jeszcze nie były rozgrywane zawody, powiedziała mi matka Briana Adamsa. Bo rozkochana w Adamie Małyszu, malarka, zresztą wtedy ofiarowała jeden ze swoich obrazów Adamowi Małyszowi, i ona mi opowiadała, że te skocznie narciarskie olimpijskie w Vancouver, dokładniej pod Whistler, zbudowano absolutnie w dziczy leśnej. Tam nic nie było w pobliżu. I ona w to miejsce lubiła przyjeżdżać, rozstawiała sztalugi i malowała. Malowała przyrodę. I mówi, że wielokrotnie widziała, jak w tym miejscu, dokładnie gdzie był zeskok skoczni, pojawiała się niedźwiedzia rodzina. No jak ten Małysz tak skoczył, to też skojarzenie nagle, że tym skokiem pobudził niedźwiedzie. Że niedźwiedzie wyszły gdzieś tam z gawry, bo to było związane właśnie z tym momentem. Gdzieś tam wtedy papałem o Adaś Taś Taś. Bo też kilka dni przed wyjazdem czytałem dziecku wiersze Tuwima, w tym Ptasie Radio. Gdzieś znowu to skojarzenie. No i tak to jest. Życie powoduje, ja sobie sam robię takie ćwiczenia, jak teraz z panami. Ja też sobie w myślach opisuję, jadę pociągiem, patrzę, co widzę, jakbym to opisywał, szukam takich określeń. Bardzo pomaga literatura, bardzo pomaga poezja. Ona uczy nieraz skrótów takich myślowych. Bardzo pomaga książka, dobra w szczególności. Ale w sumie w każdej książce można coś ciekawego znaleźć. Bardzo na moją wyobraźnię działa muzyka, teksty, piosenek. Dobry tekst piosenki naprawdę ma ogromną wartość nie tylko w mojej pracy, ale w ogóle dla odbiorcy. Muzyka poważna, muzyka klasyczna. Proszę, któregoś dnia, jak znajdziecie czas wieczorem w domu, puśćcie sobie muzykę klasyczną albo muzykę poważną i zamknijcie oczy. To jest fantastyczne takie ćwiczenie, nie tylko relaksujące, ale to jest także ćwiczenie, gdzie można popłynąć swoją wyobraźnią. Gdzie można nagle wiele skojarzeń, gdzie wtedy jesteśmy z kompozytorem, ale niekoniecznie, bo każdy z nas pójdzie swoją drogą wyobraźni. Każdemu z nas ten fragment muzyki coś innego będzie przypominał. Ja bardzo często takie ćwiczenia stosuję i sam dla siebie zamykam oczy. Ja nie znosiłem w szkole, jak był jedyny słuszny pogląd, zwłaszcza nauczyciela języka polskiego, na pytanie, co autor chciał przez to powiedzieć, i obowiązywała tylko jedna poprawna odpowiedź, że miało być to, to, to i to. Ja nigdy nie lubiłem, nadal nie lubię sztampy i uważam, że każdy ma prawo do jakiejś tam swojej wyobraźni, interpretacji. Także interpretacji w opisie, w pracy radiowego sprawozdawcy. No i tak jest, mówię, życie. Nieraz coś nagle wydaje się nieistotnego, co człowiek zapamięta, przeczyta, obejrzy, a później to mu się przydaje w najmniej spodziewanym momencie, przy czym jeszcze raz mówię, błędy się zdarzają, będą się zdarzały, no ale u mnie to jest chwila, to jest sekunda, jak już coś powiem, to później mogę się tylko martwić. Stary, ale znowu coś walnąłeś, to coś papałeś. Nie mam na to czasu, żeby to analizować, ale jednocześnie o tym myślę, ale przecież muszę cały czas pamiętać, że komentuję dalej. No i stąd takie określenie.